z drugiej strony trzeba znaczy uznać, że po prostu ciemny, brzydko powiem teraz, cytując tego, kto tą tezją zarządza, że ciemny lud rzeczywiście wszystko kupi po prostu. Bo ja rozumiem, że mogą to robić dzieci, ale jeśli takie rzeczy mówi się ludziom dorosłym i oni to w cudzysłowie kupują, to czy rzeczywiście jest tu jakaś, jeszcze jakaś perspektywa? Ja chciałbym nawiązać do tego, co powiedział pan prezydent. Tak przekornie powiem, że w 1981 roku byłem już dorosły, tym bardziej jestem dzisiaj. I tak jak pan prezydent oczekuje, właściwie dziwi się, zadaje pytanie, kiedy skończy się sprzedawanie takiego kitu, który ciemny lud kupuje, przepraszam, ale chodziło mi o skrót i żeby wiadomo, o co było chodzić, to ja bym powiedział, najlepiej panie prezydencie od zaraz i najlepiej nie czekać aż tam w Warszawie, w Sejmie, tylko tak na naszym podwórku, na sesjach rady, wystąpieniach do mieszkańców, zwłaszcza jak się mówi o pieniądzach, jak się ciemnemu ludowi obiecuje, nieba się przychyla, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu mógłbym to pociągnąć, ale tak. Ale to jest. Nie. Zacznijmy naprawiać. Chyba nie do nas pytanie. Zacznijmy naprawiać Polskę tutaj na miejscu. Na miejscu. I to.